Kto? Nie wiem, strzelają w komendę. W komendę. Jedź, szybko. Nic nie widać, o co chodzi, chodźcie szybko. Jadwiga, co w samochodzie? Nie, na stówę wyrobicie jakieś jaja. Ciekawe. Stój! Leży cholera! Federalni, zajmijcie się nią, szybko! Wchodzimy! W środku jest jeden! Strzelam do niego! Leży, wchodzimy! Cholera! Widzowie, co tu się w ogóle dzieje? Co winda? Żadna winda! Wchodzimy pierw w dół! Wchodzimy w dół! Strzały, stary, z góry! Cholera, widzowie, patrzcie, tu jest w ogóle pasników, skąd oni są? Może... Słuchajcie, co potato ich zabrał? Leży! Dobra, chodźcie. Morse, zostań tutaj, dobra? Dobra. Pilnuj nam pleców. Potato? Żyjesz? Uważaj na prawo. Na prawo? Gdzie? Cholera! Żadną broń, sam ją rzuć. Leży. Przechodzimy. Widzowie, na razie dajemy radę. Gościu sobie leży na krzesełkach. Wchodzimy. I czysto. Prawo czysto na razie. Czysto. Czysto. I czysto. Chodź. Bogi, tu ktoś jest. Gdzie? To ja reszt. Kto to jest? Kogoś mają, nie wiem. Rzuć tą broń, nie masz szans. Pomocy, Mariusz! Nie wyrzucę broń. Mariusz! Majki? Mariusz! Cholera, Majkiego mają. Majki, co ty tu robisz? Uratujcie mnie! Cholera, rzuć tą broń. Nie rzucę, dajcie mi wyjść wolno. Będę go trzymał cały czas, ale dajecie mi wyjść z komendy. Zostawcie mnie! A kiedy go puścisz? Jak wyjdę z komendy. Wychodź już. Pomocy! Powoli. Majki, wszystko będzie dobrze. Powoli wychodź. Cholera. Majki, bierz tą broń i nam pomóż. Jaką broń? Bierz od niego broń i idziemy do góry. Już oni mnie porwali. Cholera, widzowie, dobra, idziemy. Bez czasu. Trzeba się potato zająć. Ty, Mors leży! Stój, zatrzymaj się! Mają kogoś! Stój! Stary! No, dawaj za nim! Federalni, co wy? Biedźcie za nimi! Szybko! Jadwiga, cholera... IMS jedzie? Nie wiem. Cholera, widzowie, co tu się podziało? Oby przeżyła. Nie, to jest chyba nasza wina, że ją puściliśmy. Stary, no ma dwie kulki, ale oddycha na razie. Lecę po apteczkę. Czekamy na te pogotowie. Gdzie jest te pogotowie? Chyba już jedzie. Ale jak oddycha, to nie będziemy jej reanimowali. Dajmy ją do pozycji bezpiecznej. Kładam szybko, zatamuj krwawienie. Śmiedzy przyjechali. Szybko, ruchy! Ruchy, zabierajcie ją, krwawi. Potrzebuje szybkiej operacji. Gówno się stało, ratuj ją. Jak to się stało? Dostała kulki, jedźcie! Nic nie wypisuj, tylko jedź! Co ty robisz? Jezus, do zwolnienia. Słuchaj, chłopie, jak ona zginie, wiesz co ja zrobię? Też się zabije. Nie! Jak nie? Stary, no co oni robią? No nie wiem. Ratownicy Mariusz, medyczni. Mariusz! Majki, bierz ją do środka, pakuj, bo nie potrafią. Potrzebna! Nie potrafią, weź ją, pakuj do tego. Ale bierz ją, pakuj. Co z nią? Spakuj! Karetki. Zabierajcie ją, ratujcie! Chodź do środka, zaraz pójdzie do szpitala. Co z nim, już nie żyje? Szybko dajcie tą stozę. Nie mamy, wszystko wykorzystaliśmy. Czekaj, pójdę do szafki, mamy przecież w kamizelce elektrycznej. Dobra, widzowie, szybko biegniemy do kamizelki elektrycznej, która jest w szafce. Weźmiemy stazę stamtąd, żeby zatamować krwawienie Morsowi. Ale bierzemy jeszcze, trzeba potato pomóc. Cholera. Co tu się w ogóle podziało? Dawno nie było żadnej... Macie tutaj stazę. Ja idę do potato. Dobra, biegnij. Potato, co ci się stało? Bombę dostałem z młotka. Dobra, ale nic się nie jest? Jeszcze chwilę poleżę i wstanę. Na pewno? Nic, nie potrzebujesz pomocy żadnej? Nie, wygodnie tu w miarę. Czy było dzwonić? No telefon mi zabrali, wszystkie telefony pozabierali. Dobra, jak coś to krzycz, jakby coś ci się działo. Dobra. Dobra, na razie tutaj to jest wszystko w porządku z nim. A co z nim? To ma kaput, chyba kaput z nim. Maciuś, żyjesz? Ale trzeba szybko do szpital, bo... Która godzina, szybko? Z nim nie, po co? Która godzina? A po co go ratować, jak on i tak nic nie wnosi naszej służby? 21. Do naszego życia też. Dobra.
dobra, zapisuję. Dobra, bierzcie go i do Mercedesa. A to z tym, to z grubym. On powiedział, że jest wszystko git, tylko młotkiem dostał, zaraz wstanie. A. Nie wiem, się nie spieszymy, Majki. Jak się nie spieszymy? Do szpitala jedziemy. Spokojnie, Mariusz. Oni tak dostanie jutro kulkę w... Spokojnie, jak na wojnie uczyli boisku. Dobra, ktoś musi na kolana iść. A nie, dobra, ten idzie na kolana. Dobra, wsiadać. To jest trochę ciężki, żeby coś. Maciuś jest ciężki. Zeromane w niego! Prawie on jest! Do Paleta chyba ją zabrali, nie? No, no powinni. A może do Los Santos powieźli? Tu jest! Jeszcze piją alkohol, nie, no ja ich idę pod... nie! Mady! Majki! Majki! Gdzie alkohol? Uspokój się! Nie bigu! Odłóż alkohol, co ty robisz? Dawaj go, szybciutko! Tak szybko! Na salę go zanosz! Dobra, mamy na sali... Czy mogę pomóc? Zanosz się na salę poranego funkcjonariusza, a co z... dziewczyna, co przyjmie tu przyjechała? No jest na sali, proszę pójść. Gdzie na sali? Proszę pana, nie ratujcie. Nie widzę, jaki absurd, my tutaj bez koszulek biegamy. Tutaj są. Cholera. Tu skalpel przyszykuj. Chłopaki, ale my bez koszulki latamy, wyglądamy jak debile. Gang Mariuszka. Jak gang Mariuszka. A z panami to wszystko w porządku, czy coś z głową? Ty masz coś z głową. A zaraz słyszysz, ty miał coś z głową. Ha, to wracuj. Otwórz się stąd. A ty też. Z głową masz coś. Dać chyba głowę. Nie żyje, mi się wydaje. Jeremy, myślisz, że wszystko będzie w porządku? Zabójcie mi się chyba, nie? Chłopaki, nie, dzisiejszy dzień to jest masakra. Mhm. Dobry, proszę państwa. Dobra, pan jest doktorem tutaj? Tak, tak. Jestem kolegą tej pani. Mężem, mężem. Dobrze. Jak mężem. Tak. Dobra, jestem muszę mężem, podobać. Tak. Dobrze. Stan pacjentki jest ciężki, ale stabilny. Czy jest ciężki, czy stabilny? Ciężki, ale stabilny. Dobra, ale wiadomo, co z nią będzie? Przeżyje to? Powinna to przeżyć. Mamy... w naszym szpitalu mamy najlepszych lekarzy. Takich, że stolicy robią! Operują tam! Operacja powinna potrwać jeszcze parę godzin, więc... parę godzin? Sugerowałbym pojechać do domu i odpocząć. Damy panu znać tylko, jak będzie wiadomo. Dobra. Dobra, chłopaki, musimy odpocząć. Może jedziemy do domu. Jeremy, jedziesz z nami? Nie, to ja poczekam. Jak coś, to zadzwonię. Jeremy, na pewno? Na pewno, no. Mariusz, co teraz? Musiałeś odpocząć. Dlaczego nie no? Jeremy, pilnuj Jadwigi i pilnuj Maciusia. Będę. Dzięki. Mariusz, a wiesz, że oni mnie prowali? Wiem, Majki, dobrze, że ci nic nie jest. Ale to wszystko przez ciebie, bo mnie zostawiliście. Stary, to ty gdzieś poszedłeś z tego wieżowca. Bo ja poszedłem zwiedzać ten wieżowiec. To czemu nie powiedziałeś nic? Czemu na pępkowym nie byłeś? No bo zwiedzałem wieżowiec, a później oni mnie porwali, jak tam wyszłem z tego wieżowca na drogę. Majki, przepraszam. Wybaczysz? Oni mówili, że cię dorwą. Tak mówili? Tak mówili mi. Ty, a to myślisz, że to są ci, co ukradli samochód? Mi się wydaje, Mariusz, że to są oni, bo coś mówili o samochodach. No ale po tej to przecież wziął tego gościa. No ale właśnie oni mówili, ja tam podsłuchałem trochę, bo oni myśleli, że ja śpię, że mnie ogłuszyli, ale ja tam słuchałem, co oni gadają i oni mówili, że ten, że na komendzie jakiś ich ten, ziomal. No dobra, Majki, dobrze, że tu jesteś. No. No. Dobra, chłopaki, trzeba iść spać. Ale ciemno się zrobiło, a my tu mieszkamy? Mieszkamy i tu jest ciężki dzień. Czemu? Jak czemu? To czemu? Bo nie ma dżemu. Marys, a fajne auto obserwowałem tam na tym salonie wczoraj. Jakie? Bo tam było takie... Audi R8. Audi R8. O Jezu. Majki, teraz nie czas gadania o samochodach. Ale fajne było. My z Majkiem idziemy pić, tak? Co pić? Majki. Marys, a może ten? Będziemy do basenu skakać. Johnny, do basenu. Johnny. No? Ten dzień nie wiem, czy będziemy dobrze spinać, chociaż... urodziło ci się dziecko, ale no patrz, co się stało. No. Może nazwijcie teraz to dziecko Jadwig, znaczy Jadwigi. Jadwig, ale kidowskie imię. No. Czyli nie? Nazwiemy go... Mariusz powinno się nazywać. No, ja samo mówiłem. Tylko ten debil mi mówi... czemu Mariusz? Nie, bo po co? No bo tak. Bo Mariusz to jest taki król. Dobra, widzowie, trzeba iść spać. Uy? I zobaczymy, co przyniesie tak, nam no, jutrzejszy dzień. Swojego. Oto śpimy. Dobra widzowie, Mariusz właśnie wstał, ale widzowie, zapomniałem się z wami przywitać, także witam w kolejnym odcinku GTA 5 Sheriffi. W ostatnim odcinku naprawdę dużo się podziało i dużo się może zmienić, także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby wszystko było w porządku, no i miejmy nadzieję, że nasi funkcjonariusze i Jadwiga wyjdą z tego cało. A pamiętajcie także, że dobijamy 100 tysięcy do wakacji, więc liczę na was i witam bardzo serdecznie tutaj widzów Kalucha. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zachęcam, żebyście zrobili. A pod ostatnim odcinkiem wbiliście tyle lajków, co naprawdę już się chyba poprawiliście i wbiliśmy tyle pieniążków na stan konta Mariuszka oraz stan komendy. Oraz słuchaj także, macie 10 ostatnich subskrybentów oraz listę wspierających, na którą możesz być także ty, klikając w dole sekcję wesprzyj. Także zapraszam, a my lecimy już do odcinka. Mamy piękny poranek w sumie w Los Santos.
zobaczcie, wychodzimy tylko na balkon i widzimy taki oto widok, jak to pięknie wygląda. No, no powiedzcie, że nie. Dużo z was mówiło, żeby zgolić tą brodę, bo pełno komentarzy, praktycznie 90% komentarzy z poprzedniego odcinka to było: golimy brodę. Także widzowie, dzisiaj jeszcze pochodzimy w tej brodzie, ale myślę, że pod koniec odcinka ją zgolimy, bo jak ja patrzyłem, to Mariusz w tych włosach i w tej starej brodzie, co mieliśmy, wygląda jakby miał z 20 lat. Teraz musimy się obudzić, domowników, ale przyznam wam, że ten domek jest naprawdę fajny. I przyjmijmy to, że będziemy płacić za ten dom co 10 odcinków, czyli dzisiaj jest 90, to kolejnie płacimy przy 100 odcinku, żeby po prostu wziąć to jako taki ala miesiąc. No i dobra, czekajcie, tutaj chyba był pokój Mike'ego. Ale go nie ma. Gdzie on jest? Pobudka! Gdzie oni są? Paki! Co się z nimi dzieje? Na dole chyba też ich nie ma, ale zobaczcie. Może na dworze są. Patrzcie, skaczą tam z parasoli, co oni robią? Ty co wy robicie? Skaczemy do basenu. Radne ptaszki z was widzę. Dawaj, dawaj, Majki. Ała. Ty prawie żeś... Co on sobie coś zrobił? Johnny! Żyję, wszystko jest okej. A, czyli okomałeś mnie. No nie wiem, chłopaki. Troszkę dziwna sytuacja. No. Dzwonił Jeremy do was? Coś mówił? Nie. A po to? Bo się nogi pocą, wiesz? Na basenie skaczemy. Majki! Mariusza? Dobra, dobra. Ty, nawet nie próbuj. O, Kajtek jest tutaj. Cześć, Kajtek. Dzwonimy do Jeremy'ego spytać, co tam u niego. Halo, znaczy, halo? Co u Jadwigi? Ty, halo, jesteś w szpitalu? Jestem, jestem. I co tam? O, ogólnie jest w miarę dobrze, tylko jeszcze tam coś robię przy niej. No i jeszcze oprócz tego mówili, że tam do Los Santos jadą ze mnie. Los Santos, na Monzonach, czy tam. Ale kiedy? Chyba na Monzonach, to... Kiedy? Tak za parę godzin. Za parę godzin, dobra, a co z Maciusiem? Maciuś tam jak Maciuś, tam zajmują się nim jeszcze. Wylidzą się? Ustabilnie na razie, tam pod kreplówką leży. Dobra, jak coś, to dawaj znaka, nie? Jasne, jasne. A pojawi się dzisiaj na służbie, czy nie? No, wypadałoby tak za godzinkę, stary, nie? Bo dzisiaj chyba wypada termin, z tego co wiem, z Franklinem. Jaki termin? Stary, dzisiaj Alcatraz. Dzisiaj nie mogę. Dzisiaj nie możesz? No, dzisiaj nie. No dobra, to jak coś, to dawaj znać. Siemano. Jasne. Siema. Słuchajcie, widzowie, bo dzisiejszy jest Alcatraz, akcja z Franklinem, odbicie jego ojca. Ty, puść mnie! Mariusz! Majki! Majki! Debilu! Moje nowe buty, no przestań! Debile, debile to są. Nie, taki boomer z siebie. Dobra, już uspokójcie się. Majki, jedziemy kupić fabrykę. Będziesz się ubrać? Ja też się muszę się umyć i ubrać. No jesteśmy umyci w kółko. Ale fajna ta chawila. Stary, fajna, widzieliście widok z mojego balkonu? Nie. Johnny, musimy skocznie kupić. Ki! Co? Dawaj do mnie do jacuzzi się umyjemy, chodź. No debile, debile. Mariusz, trampolinę kupmy, będziemy trampolinę basenu skarać. Ja za prąd nie płacę. Kurde, to oni takie starzy, a głupi, starzy, a głupi. No to co, widzowie, my się przebieramy. Ej, właśnie, my tu nawet mamy własną łazienkę, zobaczcie. Fajnie. To co, przebieramy się. Dobra, widzowie, my jesteśmy przebrani, a zobaczcie. Mariusz, serio wygląda jak menel w tej brodzie. Cześć, Kajtek, cześć. Dzisiaj mamy trochę do zrobienia, więc dzisiaj nie pojeżdżę z tobą, nie pójdę na spacer. Cześć, Mariusz. Ale kapie drip od was. Jak kapie drip? Co ci się chodzi? Wygląda jak menel. Kapie drip. Drip, drip. No bo się chorzy. Umysłowo. Nie. To ty jesteś boomer. Chodźcie, jedziemy. Ty, Majki. Co? Załatwiłeś się fabrykę? Dzwoniłeś? No, po co? Jak po co? Musimy kupić. Nie, ja mam pieniądze, mam. Masz pieniądze, a ja bym pojechał właśnie do banku. Ja mam 150 tysięcy. Stary, no to nie starczy. Majki. Myślisz? No nie, no stary, tam czas, dwie bańki. Dawaj tego, Mariusza dowód. No ty jesteś chory. Do basenu? Nie, bo nie mam ubrań na razie. Wsiadajcie i nie gadajcie. To jest rejestracja w tym Mercedesie. A co, nie podoba ci się? No nie wiem, to znaczy w ogóle. Kapie drip. Uważaj na trawnik. Uważam, a ty go kusiłeś? Nie, ale jest fajny. No jest fajny, ale jedziemy do banku. No jakiego? Majki, a ty masz zdolność kredytową? A nie wiem, ja nie brałem nigdy kredytu. Nie no, raczej masz, no bo masz taką firmę z Jeremisem. Co? Masz firmę taką z Jeremim, że chyba powinieneś firma mieć. Firma się rozwija! Właśnie wiem, Majki. Widziałem po tym, jaką chatę ma Jeremy. A właśnie, co z tymi narkotykami? Wiesz coś może o tym? Jakimi? No w jego chałupie. Nie wiem. Ale kogo chałupie? No Jeremisa. Ale ja nie byłem w jego chałupie! A to nie wiesz o jego chacie? A może rozejrzyjmy się byłeś. Tam. No, ale wy chatam imprezy mieście, tak? No tak. A ja wtedy byłem porwany. No tak. Nawet nie pomyślałeś o mnie. Stary,
bo myślę, że sobie poradzisz jak zawsze. Mariusz! Co? A to do twoim starym? Ty właśnie, w sumie starym, gdzie on jest? Ja widziałem go tato. Gdzie? Na internecie widziałem ten tekst, tam już na Maldiwu. Z Maldiwu? Maldiwu. Czyli co, taki bogaty jest? Odbędzie się msza intencji ich dusz. A co tu jest? Jak oni parkują? Ochrona przyjechała. No i chyba tutaj można zaparkować, nie? Bo tu nie ma czerwonego tego. On was chyba. Tu nie wolno parkować. Jak nie? Nie ma czerwonego krawężnika. A tam. Ty Michael, a to nie od was? Nie, nie, to nie od są te Mary Weathersy. Oni się podrabiają pod moją firmę, muszę ich skonfiskaturować, Mariusz. Musimy nie pojechać do nich kiedyś. Michael, dawaj bloczek mandatowy, wypisuj temu Chesterowi, co stoi przed nami mandat. Uuu, my... na chodniku, na pasach. Co to jest za traktor? Nieważne, jak chodźcie. Oni parkują? Dobry. Dobry. Panie ochroniarzu, mandat wypisać, dziękuję. Cholera, my tu będziemy chyba czekać w kolejce, nie? Ale kolejeczka. To patrz, co się teraz nie mogę dać panu tego kredytu. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja muszę być pierwszy, bo tutaj mam pieniędzy. Majki, uspokój się. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, my chcieliśmy w dwójkę wziąć kredyt, to bardzo wysoki. Sprawdzam, sprawdzam, może ten. Na ile? No to hipoteczny będzie, 2 razy po 1 milion. Uuu, to do biura poproszę. Którego biura? Na górze, proszę za mną. Na górze, dobrze. A pan nie z kastratem? Już to panu, jaki nie będzie można z tym iść. Co ty gadasz, Majki? Ja cię nie sprowadzałem, za kraty aż. Majki, ale nie mów tak. Bądź miły. Bądź miły, bo ci nie dadzą kredytu. Majki, tak. Ale tak w takich gierkach mówię, jak ostatnio grałem. Ja wiem. Ja. O tutaj? Tutaj? Dzień dobry. A co tu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ale lamus. Zapczy się, Majki. To do mnie? Tak. Możemy usiąść, tak? Nie, to nie do pana, to nie do pana. Tak, proszę usiąść. Okej, proszę pana, my chcieliśmy 2 razy po 1 milion wziąć na każdą z nas osobę. Dobrze, a pan ma pożyczka, tak? Tak, no kredyt hipoteczny. Dobra, kredyt. To pan mi poda dowód, pana. Już tutaj proszę. Dobrze, dziękuję, ja wpiszę w komputer. Na 2 miliony pan na Mariusza napisze. Sprawdzę, czy jest taka możliwość. Dobra, widzowie, oczywiście będziemy mieli teraz taki tutaj pod kamerką napis dług. Żeby jest po prostu wiedzieć, ile mamy długu. Czyli będziemy mieli milion. Tak? Tak, tak. To przelewem gotówką, eskortą, czy co? Jaką eskortą? No zawieziemy panu do domu. Przelewem. Ja z eskortą, proszę pana. Szanowny eskortą, Majki to jest... Eskortą, Mariusze, chce. Wiesz, to jest Majki. To może dla drugiego pana eskortą. Tak, ja chcę eskortą. A to będzie niebezpieczne. Będzie niebezpieczne. Już przelewik powinien być u pana, tylko jeszcze pan musi mi podpisać tutaj. A, czyli przelewik jest bez podpisu, no to ja zmykam. Nie. Ja muszę potwierdzić. Jeszcze to... pan mi to musi podpisać. To proszę tutaj, podpisik. Oczywiście to jest taki przyspieszony proces brania kredytu, bo w ralu trochę to długo trwa. 2 godziny tu siedzimy. Co? 2 godziny już tu siedzimy. No. Dobra, już dla pana poszedł i teraz dla pana, tak? Tak. Proszę podać imię i nazwisko. Mikey White. Już wpisuję. A to nie muszę dowodu dawać? Zaraz, proszę poczekać, muszę pana znaleźć w bazie klientów. Zarąbista to gra na telefonie. Cicho dom. Poda pan teraz dowodzik. Proszę dowód. Dobrze, dziękuję. Jaką kwotę pan chce? $1 000 000. Dobrze, sprawdzimy, czy jest dostępne. Proszę poczekać. U pana chyba nie ma takiej możliwości. I widzowie, właśnie pamiętajcie, pokazuję, bo już ruszyła dzisiaj sprzedaż biletów na spotkanku, także zapraszam. Ja muszę odświeżyć, poczeka pan. Czasem się tak dzieje. Ja nie sprawdzimy za dużo, proszę pana. Sprawdzimy jeszcze raz. Mariusz. Co? On mówi, że zadłużony jestem. Tak zadłużony. No tak powiedział. Upsa, pomyłka. Taki mały żarcik. Dobrze, pan chce eskortą? Eskortą. Dobrze, proszę podać adres. Adres? Nie wiem. No to nie może być eskortą. Ja pierdzielę. Adres nie wiem. To przelew pan da mój tyl. To przelew na konto. Dobrze, to już. Podpisze mi pan tutaj biurem. Podpisuję biurem. Dobrze, dziękuję i przelewik poszedł. Okay. To wszystko. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, ślepa glijenia. Do widzenia. Debil. Mamy dług 1 000 000, ale także mamy 1 000 000 w pieniążkach naszych. Drodzy panowie, nie w tą stronę. A wtedy też przejdziemy. Śledzi nas. Śledzi nas, no. Trzeba mu strzelić łeb. Ale zmarnowaliśmy 3 godziny czasu. Mikey White, to była tylko godzina. Nie. Tak?
No przecież sprawdzał tam, czy mamy te... No godzinę. Się kłócą. No nie, bo u ciebie godziny i u mnie godziny. No na pewno. Dalej mu mandatu nie wystawił. I pojechali. Na szczegół. Niespodzianka za bycie raczką. No żadna niespodzianka. Mandat dostałeś. Niespodzianki to miałeś chłopę, jak się zesrałeś w nocy. Haha. Jego powiedziałeś. Co? Co? Dobra, Majki, dzwoniłeś do tego gościa? A, no, napisałem. I co? Bo ja nie lubię dzwonić. A, no, że tam mamy się spotkać. Teraz? Mówi, że tak za około 15 sekund mogę być na miejscu. Na 15 sekund, no dobra, to będziemy tam za 15 sekund. Dobra, jesteśmy, Majki, 15 sekund, mówiłem? A, Mariusz, dalej, 15 Mariusz, minut. Jakie 15 minut? 15 minut to trwało. Ale i tak jesteśmy. A my chcemy to kupić? No tak, po to wzięliśmy chyba kredyt. A po co? Kredyt? A myślałem, że to cena samochodu wziąłem kredyt. Coś co głupi? Tu robi? Czy to z Jeremy? No się to... Jeremy jest. Co ty tu robisz? Halo? Jaki gaz lubi być tutaj? No dobra, ale... A co z Jadzią? A, spokojnie, szukaj do transportu. Chyba do Lamusa dobra. Przeszła. Dobry. Dzień dobry. No my zdecydowanie jesteśmy. Tak? Tak. Tak? Zdecydowali, że przyjedzie transport. Przyjedzie? A no, to moje pieniądze mieli przywieźć. Na przelew. Na przelew mi dali, tak. A... Jaki mówiłeś moje przywieźć? Ale mam już przelew, no. Ale debil nie znał adresu. No, bo to debil. Jak będzie? 2 miliony, no. 2 miliony, a pokażę wam pan coś? Coś tu wszystko jest w porządku w tym środku? No pewnie, że nie. Tak nie? No niektóre maszyny zepsute, a mięso do wywalenia, no. Majki! Zaraz do wywalenia to będzie twój mózg i ta twoja łysa glaca. A ile osób tam zostało porwane? Ja na ten temat nic nie wiem. Dobra, to kupujemy, to ja nie mam proszę pana czasu na takie gadanie głupie. Kupujemy i tyle, pieniądze zaraz przelewam i koniec, ja nie mam czasu na to. No i dobra. O. Podpisuję tutaj, proszę, gdzie mam podpisać? No dobra. Tutaj podpisuję. I to, i to wszystko jest nasze, tak? Tutaj podpisuję. A te no, zagrody? No tutaj te zagrody są pana... Cały ten plac, tak? A te tory? Te tory? Tory? A tam i to pan nigdy nie pojedziesz. Czemu? Ja pociąg kupię. Jak to? To pójdź pan w tamtą. Ty, a tu krowy chyba tym wagonami. Tak? Krowy tu przewożą. Ale chyba daleko nimi nie zejdziemy, stary. No tam dalej jest bocznica chyba. Chodź, zobaczymy. I co, właśnie, się czy to się mógł. Kończy w górę? Tu jest te. Nie no, tu pociągi mogą przyjechać tam. Zobacz, tu przejadą i tu. No w sumie. Ale nie, bo tu nie nawrócą. No nie nawrócą, stary. No widzowie, zobacz, jest bezużyteczne, tu się kończy w ogóle tor. Dałoby się pozwolenie zbudować tu te, tory. Ale ktoś to chyba zniwelował, tu były chyba jakieś tory, nie? No były. Musiały być. Ja pierdzielę, no to trudno. Ale będzie stały na złom i sprzedamy będzie pieniądze. SMS-a dostałem. To za SMS-a dostałeś. Aż tak reklama. Jaka reklama? Co? Jaka reklama? Nie wiem, dostałem hashtag reklama. A kogo? Nie wiem, jakiś nieznany numer. Dobra, panie, my robimy przelewik i transakcja do kolana. Dobrze. Ode mnie już poszło. No i milion znika z naszego konta. Ode mnie też już poszło 800 tysięcy. Jaki 800? Milion? Milion 800 będzie w takim razie. Milion. Milion 800 już przelałem, już nie mogę drugiego kryptera przelać, bo mam limit przesyłania. Milion 800 starczy. Starczy panu mówić? Starczy panu tyle? No za to te tory nie działają, to odejmujemy, ponieważ będziemy musieli zrobić nowe tory. To pan się zgadza? No niech będzie, no. A, zgodził się. No dobra, to dziękujemy bardzo. A prowadzić państwo, żeby wiedzieli państwo co... Nie, trzeba. Bo jest problem. Co? Bo Majki powiedział, że te kasy załatwić. To co mówiłeś jest okejdy. Co? O? Jakie jest okejdy? Będę to za minutę. Ale stary! Majki godzą! My już to zapłaciliśmy! Zapłaciliśmy! I co teraz zrobimy? Odwołaj, odwołaj, odwołaj! Jak odwołać mam? Odwołaj! 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 Dzwonię! Aha, już za późno. Odwołaj! Odwołaj! Już! Za późno! Puta, jak coś to nie my, jak coś to nie my, jak coś to nie my. My jedziemy. Majki, co ty? Majki. My jedziemy. Nie było tematu. Mariusz, szybko! Czekaj! Jeremy! Nie wiem, powiedz, że to nie ty. Powiedz, że to nie ty, że pomyłka, już powiedz. Już to powiem, to wszystko zamówiłem. Powiedz pomyłka, powiedz, że pomyłka. Gdzie schować tą kasę? Stary. Powiedz, że pomyłka, odwołaj. Zrób remont. Zwróć to. Remont tego. Nie zwróć to, Mariusz. Niech zwróci, nie będzie problemy później. Spróbuj, nie wiem, ale my musimy jechać. Mariusz, bo auto ci ukradzone. Halo. No, siema. O, siema, Michałek. Zadzwonić. Miałem właśnie do ciebie dzwonić też. No. Słuchaj, ogólnie kupiliśmy fabrykę nową. No, to ma podjechać? O, to podjedź, ja ci wyślę lokalizację i tu będzie Jeremy na miejscu, on ci wszystko pokaże, dobra? Dobra, bo ja jeszcze się muszę pogadać, bo coś znalazłem. Co znalazłeś? Oferta na pieniądze. To dawaj szybko.
Dobra, ja jadę już. No, czekamy na Michałka i musimy jechać. No dobra, Mariusz. Co? Nic. A gdzie ten Michałek? Gdzie on jest? Tyle czasu. O, jest. Jadzie. Co to jest za ciężarówka? Co to jest? To jest ciężarówka. My nie mamy takiej. Eł. Suwaj się. Szuń dupę. Po to ciężarówka. Ty nie wiem. Co on tu wymanewrował ten Alek Michałek? Buła. Michałek! No, ciekawe się zaklinowałem. Michałek! Skąd ty to masz? Siema! O, czemu cię żarubę? No, wypożyczyłem, żeby ten sprzęt stary wziąć. Oj, dobra, słuchaj, No i dobrze, młody. Nie, co trzeba kupić, to się tym zajmiesz. Jest git, zajmę się tu, popatrzę co tam, bo to już kupione jest. Tak, tam jakieś maszyny podobno, już kupione. Nie działałem i trzeba mięso wyrzucić stare stamtąd, bo jest zepsute. Dobra, to ja jeszcze śmieciarkę wypożyczę. O, tylko... Michałek, co jest? Załatw mi na jutro ludzi tutaj. Dobra, dobra. I jeszcze jest jedna sprawa, bo znalazłem sposób na biznes. Jaki? Szybciutko. Bo ja mam na podwórku u siebie na dom, w domu takiego starego takowana, nie? Jakby go odrestaurować i sprzedawać hot dogi, no ale z kabanosem. Kabdog. Czemu kabdog? Bo kabanos i hot dog. Kabdog Tarkowczyński. Sem, to hot dog. Kabdog. To pasuje. Kabdog Tarkowczyński. Nie, Tarkowczyński nie pasuje. Bo stary, musi być napisane. Ale to będzie później. Kabdog. Dobra, my musimy jechać, Michałek, bo... Dobra. To siemano. Czerwie i co? Siema. Dobra, zostawiłem kasy i jadą. Dobra, my musimy jechać. Dobra. Do widzenia. Zera. Michałek, położysz mi. Ty dostałem jakąś reklamę, chłopaki, na telefon. Jaką? Poczytać wam? No. Jesteś zero ścięty jak dżungla pod pachami twojego kolegi? Zapraszamy do nas świeża fryzura, młody wygląd i piękne ciało goli brodę. Włosy i inne części ciała, nawet te ukryte pod majtami. Odpisz pod ten numer, czysty, aby umówić się na wizytę tego dnia. Co to jest, Mariusz? Stary, nie, ale brzmi dobrze. Nieźle, tak, nieźle. To jakieś bambikowie. Ty, umawiamy się? Ja bym musiał zgolić brodę. Możesz. Chętny i tam jedziemy, widzowie. Pisz do niego. Napisałem. A teraz co? Lecimy na patrol, chłopaki. No. Dobra, chłopaki. Dostałem SMS-a, że zapraszam następnego dnia o dowolnej godzinie, czyli jutro pojedziemy. Dobra, chodźcie się przygotować na wylot do Alcatraz. Dobrze, Ramusie. Dobra, widzowie, ja się z Franklinem mówiłem w dokach, także ulokujemy się tam. No i zaraz pewnie to zobaczycie. No i ja za sobą mam Morsa oraz szybkiego Mike'ego, którzy są gotowi na akcję, no i w sumie przydatni będą. A co ma panowie? Jedziemy z nim porozmawiać i jazda. No dobra. No, jest i on. Cześć. No czołem. Cześć. Będziesz sam. Cześć. No ale, no stary, no to są najbardziej zaufani członkowie. No dobra, nie wiem czy się znamy, chłopaki, to mój szybki brat, Mike. Bliźniak. Dobra, ale nie po to tu przyszliśmy. W każdym razie, słuchaj, z naszej strony powiem ci, jak to wygląda. Mhm. Organizowałem łódź podwodną. Łódź podwodna czeka na mnie i lada moment do niej wsiądziemy i pojedziemy. Kierowca ma do przejechania 3000 km, również wyruszył. No dobra, czyli bardzo dobrze to zaplanowaliście, nie? No dobra, tylko posłuchaj. Mamy łódź, która jest niewykrywalna przez radary Alcatraz. Mamy też mniejszą łódź, bo tak się dogadałem z kapitanem, którą ulokujemy zaraz pod Alcatraz. No teraz tak. W momencie, w którym zostawię mojego brata w środku w tej małej łodzi, będziemy musieli się jakoś zgadać, tak? Bo z tego co zrozumiałem, co ci klawisze ogarnęli, to specjalnie popsuli sprzęt, żebym mógł się tam dostać i ty razem ze mną i z chłopakami, tak? Dokładnie to. No dobra, no ale będziecie musieli w jakiś sposób, nie wiem, wydobyć mnie z wody, ja może odpłynę kawałek, żeby nie było widać. No i nie wiem, dacie radę tak wymanewrować tym śmigłowcem, żeby mnie zgarnąć z tafli wody, czy nie? No dam radę, tylko pytanie, czy ty dasz radę się wciągnąć. O, chłopie, widzisz, w jakiej ja formie jestem życia teraz? No właśnie widziałem, no. Kwestia jest tylko taka, że jeśli pogoda nie będzie dopisywać, to odwołujemy całą akcję i wracamy. No co ty? To jest jasne? Co ty, chory jesteś? No stary, ale no, jak bez mgły, która w większości dni tam jest, jesteś w stanie to zrobić? Przez nas od razu zobaczą, więc mgła musi dzisiaj po prostu i jutro zagrać na naszą korzyść. O to mi chodzi. No dobra, jak wolisz. Tarkowski, nawet mnie nie denerwuj, że ty byś to robił bez mgły. No ale jak już w to wchodzimy, to wchodzimy, tak? No dobra, ale słuchaj, no to przecież będzie... Liczmy na to, że jutro będzie mgła, okej? Okay? Zawsze jest. No, obyś się nie mylił. No dobra, no to my ładujemy się na łódkę i będziemy musieli odpływać. Łódkę. Dobra, z niej łódka, co nie, Anton? Dobra, chłopaki. No my co? Jesteście gotowi? Mamy śmigłowiec gotowy, mamy ubranie gotowe. No to w takim razie
że wam i sobie powodzenie. Widzimy się na miejscu. Do dzieła. Weźcie, ej, weźcie dla mnie te ciuchy. Mechaniko z Alcatraz. Weźmiemy. Dobra, będą w śmigłowcu. W kontakcie, widzimy się. W kontakcie, na razie. Nie jest pieprzy, Starkowski. Cześć. Wszystko będzie w porządku. Cholera, widzowie, no tutaj Franklin ma troszeczkę dobry plan i miejmy nadzieję, że będzie tam gła, tak jak on mówi. A my teraz idziemy szybko na komendę wziąć śmigłowiec. No i troszeczkę trasy nas tam czeka z chłopakami. Przebieramy się i lecimy. I co, chłopaki? A co, no, być, chłopaku? Mówić? Gotowi? A czemu nie? No chyba tak. No to miejmy nadzieję. Nie spieprz się nic. Jesteś pewien, że będzie to mgła? No zawsze jest to powinna być chyba, nie? Człowiek, ja nie wiem, ja tam pierwszy raz będę lecił. Jak coś zepsujesz morsz, to cię zabije. Przestań tak mówić. Miej nadzieję, że będzie git. Dobra, widzowie, zobaczcie, już jest mgła, także nam pogoda dopisała. No i powiem wam, że to czekamy teraz na sygnał od Franklina, żeby móc go wziąć. Czek poprawny. O, Tarkowski, miło cię słyszeć. Również miło. Halo, kapitanie, słyszymy się? Kapitanie, nie mam połączenia, nie mam łączności ze statkiem. To? Co jest? O, to ciebie słyszę, dobrze, a kapitan? O, słyszymy się, halo, halo. O, halo, halo, halo. Głośno i wyraźnie. Mieliśmy problemy z łącznością. Właśnie, ja przyjąłem. Kierujemy się na północ. O, potwierdzenie pozycji. Potwierdzam pozycję, możecie płynąć jeszcze dalej. 200-300 metrów. Na pewno was nie zauważą. Dobrze, kapitanie, jaką mamy pewność, że nie wykryją po prostu nas te systemy Alcatraz? Alcatraz mają systemy z lat 60. 70. A jaki gotowy? Ten statek ma co najmniej 2 lata, on niemożliwe, że zostanie wykryty. Tarkowski w gotowości, tak? W gotowości, jak zawsze. Jak pogoda u góry? No nic nie widać, ale dam radę. Czyli mgłę mamy. No to dobrze, dokładnie. To działa na naszą korzyść. Na razie idzie dobrze. Pan przejmister. Dobra. Dobra, widzowie, już zaraz Franklin będzie wypływał. Będziemy go odbierać. Zdalne sterowanie radio, halo, jak mnie słyszysz, Anton? W porządku. Dobra, jestem w wodzie, Tarkowski. Staram się wypłynąć i odpłynąć jak najdalej. Powodzenia, Anton, widzimy się z ojcem. Trzymam kciuki. Dobra, widzowie, już Franklin ma być. Wypatrujemy go, czy gdzieś tutaj go nie ma w wodzie. Słuchajcie, na ten moment go nie widzę. Dobra, zobaczcie, ktoś tam jest, ktoś tam płynie. Tarkowski, nie wiem, czy to ty? Widzę cię, będę pod obniżą lot. Oddal się troszeczkę jeszcze, oddal! Jesteśmy zbyt blisko, tam chyba jest zbyt rzadka. Dobra, oczekuję tu na ciebie. Robię co... Dobra, widzowie, teraz musimy utrzymać tutaj lot, żeby po prostu nie wpaść tym śmigłowcem do wody. Bo jak wpadniemy, to będzie naprawdę lipa. 100 metrów. Dawaj, fale są za wysokie. Robię co... Dobra, zobaczcie, Franklina już tam widać, już podpływa i zaraz będziemy go zgarniać. Już prawie. Jestem. Skakuj, skakuj, skakuj. Dobra, żyjesz? Jestem. Widzisz, pogoda nam dopisuje, nie? No, wyjątkowo. Dobra, dawać mi te ciuchy szybko, skoro jesteś niedaleko. Masz tam z tyłu, musisz szybko przebrać. Dobra, przebieram się. Dobra, wziąłem się, przebieraj mnie, zaraz będziemy lądować, to będzie ciężka akcja. Bierze kontroli lotów Alcatraz 2 Eagle 1, będziemy podchodzić do lądowania. Dobra, widzowie, teraz trzeba ładnie tutaj wylądować na tym helipadzie. Eagle 1 down. Dobra, chłopaki, jesteśmy. W końcu. Masakra. Gotowy? Czekaj, wezmę tylko swoje narzędzie. Jasne. Dobra, tam już widać, czekają strażnicy i chyba do nich będzie trzeba iść, żeby coś naprawić. A my musimy załatwić swoją robotę. Witam. Dobry. Dzień dobry. Pan mechanik? No jak widać. Tak, to ja. Dobra, zapraszam. Co żeście znowu nabroili tutaj? Rozwaliło się jedno bardzo ważne w sumie wyposażenie nasze. To jest chyba ten gościu, ten korump cały, co nam we wszystkim pomaga. Na dzisiaj. Jestem. Dokładnie tak. A ty się na wszystkim zajmiesz? I pójdziesz popytać co jak. Jak z twoim ojcem. Dobra, dawaj znać. Gdzie macie ten pojazd? Jeszcze sekunda, tutaj po lewo za rogiem będzie zaraz. Mhm. Słuchajcie, jak Franklin będzie szedł robić ten pojazd, to my ogarniemy, gdzie jest jego ojciec i co z nim dzisiaj będzie. No to niezłą fuchę będzie miał, zobaczcie. Jakąś armatę, jakąś artylerię, jakby z tego nas strzelić, byłoby nieciekawie. Dobra, to jest to.
Co się z tym działo stało? Właśnie niestety nie wiemy. Dlatego twoim dzisiejszym zadaniem będzie zidentyfikować problem i go po prostu wyeliminować. No dobrze, tylko wiecie, że ja... Znaczy nie, no znam się na wszystkim dobrze. Masz czas, nie? Jedno działo nie działa, tamto rozumiem chyba, tak? Używacie ich do obrony? Tak. Okej. Okay. Obrony zwłaszcza powietrznej. Dobrze, zajmę się nim. Dobra. Zostawiamy cię w spokoju. Powodzenia. No i co, my teraz bierzemy tego kurupa na bok i teraz pytamy, co z jego ojcem. My może pójdziemy w jakieś ustronne miejsce, co? To co? To dzisiaj ta akcja, nie? Dokładnie tak. Dobra, to teraz mi powiedz, co z jego ojcem. Daj mi sekundę. Y, jak wygląda sprawa z celem? Dobra. Cel jest praktycznie gotowy do odbioru. Jest gotowy do odbioru, no dobra. Tak, odbiór będzie odbywał się w bydle, wiesz którym, szpitalnym. Tak jak to było ustalane, będzie nieprzytomny. Przygotowane mamy body bagi, oczywiście wypełnione nieprawdziwym ciałem. I generalnie zdążyliście na ostatni moment, bo ostatnio z wyższej półki wyszedł papier, przez który dzisiaj miałaby nastąpić śmierć pana Clintona, nie? Będziesz miał jakiś śmierć? Czekam. Tak, nakaz. No, kara śmierci po prostu. Kara śmierci? Tak, doszło do nas z góry kara śmierci, więc przyszliście no dosłownie w idealnym momencie. Cholera, dobra, to trzeba, no, będę musiał to poinformować Franklina, czyli co? Transportujemy go tam do szpitala? Tam on już jest w szpitalu. On już jest tam w szpitalu. Będzie prowadzony dopiero na skrzydło, a także wtedy będziemy mieli chwilę czasu, żeby wszystko ogarnąć, nie? No dobra, to on to skończy, trzeba to szybko robić, póki żyje. To się niech udaje po prostu, że coś tam robi, potem się, wiesz, my to sami naprawimy na własną rękę. No dobra. Wiesz coś? Słuchaj, Franklin, sytuacja wygląda tak, że zdążyliśmy na ostatnią chwilę. Co to znaczy? Dzisiaj miała być jego egzekucja, kara śmierci. Co? No właśnie z wyższej półki wyszedł papier na karę śmierci twojego ojca, także jak widzisz, zdążyłeś. Jo, to chyba dobrze. Dobra, kończę naprawę. Gdzie się spotykamy? Musisz po mnie przyjść. Słuchaj, przyjdę po ciebie, oczekuj na mnie. Dobra. Dobra, słuchajcie, to wy się tam zajmijcie, my idziemy po Franklina. Dobra, czekamy w takim razie. Dobra, chodź Mors, idziemy po niego. No idziemy. Dobra, widzowie, tego się nie spodziewałem, że zdążyliśmy na ostatnią chwilę, że dzisiaj miała być kara śmierci dla jego ojca. Ale widać, na szczęście wszystko dla nas jest dobre dzisiaj. Chyba tam, nie wiem. Jak nie twoja działka, a po co ty? Ale pan tym nie celuje. Halo? Ja miałem... Dostałem zapewnienie, że mam łożysko naprawić, żeby to się kręciło, się kręci. Prawda? Wszystko się kręci bardzo dobrze. Dobra, my zabieramy mechanika. Ma jeszcze jedną robotę do zrobienia. Co jeszcze mam do zrobienia? Kurde, nie dacie mi dokończyć jednej roboty. O Boże. Zapraszam. Tu się dzieje jakiś problem, dostałem zgłoszenie. Nie ma problemu. A, no. No co wy? Zwolnić was, czy co? No Franklin, powiem ci, że jest nieciekawie. No kurde. Gdzie? Wyobraź sobie, gdyby nie ta pogoda, to by było po twoim ojcu. Szybko. Dobra, powiedzieli, że za chwilkę mają go tutaj przyprowadzić. No, jak wiadomo, ci ludzie wiedzą, jak go uratować, nie? Wy po kogo? Proszę? Wy po kogo? Czekamy na egzekucję. Jasne. Ale wiesz, co ci powiem? Jeszcze będzie gorsza sprawa dla mnie. Muszę zabrać te ciało do miasta, do Los Santos. Jakie ciało? Twojego ojca. Że prawdziwe? Nie no, stary, no, chyba po niego tu jesteśmy, tak? Lora, widzowie, idą. Przed siebie. Miejmy nadzieję, że to się uda. Na pewno on? Tak. Wszystko jest zaplanowane, zaraz się dowiesz. Spokojnie. Wychodzicie. Chodź. Dobra, widzowie, mamy go. O co tu chodzi? Czemu chcecie go zabić? Nie my, tylko wyższe instancje niestety chciały go zabić, ale nie dojdzie do tego. Dobra, no to jaki jest plan? Jak to jaki jest plan? Szybki! No to mów, co mamy robić, no i robimy. No bierzecie go, my resztą się zajmiemy. Tarkowski mówił o jakimś ciele. Tak, będzie fałszywe ciało, że już przeszedł karę śmierci, czaisz? A ja biorę, no dobra. A wy wykorzystajcie moment, bierzecie go i stąd spierdacie po prostu. On jest nieprzytomny, tak? Tak, jest nieprzytomny. No dobra, ja go mogę wziąć. Poradzisz sobie? Tylko gdzie? No tak, no Tarkowski, musimy się rozdzielić. Jak sytuacja na zewnątrz? Dobra, przyjdź tu. Co mogę go wziąć? Dobra, widzowie, oby to się udało. Bierzcie go. Dobra. Dobra, czekajcie, odstawimy teren, odstawimy teren. Jest tu jakieś inne wyjście? Tak, musisz zaprowadzić ich do przejścia. I to. Dobra, zapraszam.
Idziecie za Y-kiem, nie zgubcie się. Co jest? No co, widzimy się w Los Santos. Powodzenia, widzimy się w Los Santos. Dzięki za wszystko, na razie. Nie ma sprawy. Powodzenia. Dobra, co z tym ciałem? Gdzie to ciało? Masz tu ten worek? Chodźcie. Gdzie to jest? No tu leży. Nie leży za. Ta, bierzcie to. Dobra. I spierdźcie też sobie, bo może być nieprzyjemnie. Okej. Okay. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, poczekajcie. Poczekajcie sekundę, sprawdzę, czy nikogo nie ma. Dobra, prawidłowie niesiemy to ciało. Ono jest lekkie, bo tam jest słoma. Wy to musicie do samolotu zabrać, do helikoptera, tak? Tak, no. No, do helikoptera. Pomóc panu? Nie, damy sobie radę. No, ja pomogę, no. Nie, proszę pana, damy radę. No, ale tu wniesie pan ciało w worku, no pomogę panu. Nie no, chłopie, no damy radę, no, to nie widzisz, jakie z nas gdyby siaki. Właśnie. No, ja mam dwie wolne ręce, no mogę pomóc. Już nie będę, że tak obok. Nie, przepana. Dlaczego to jest takie lekkie? No bo to wychudzone było. No dwóch chłopów silnych niesie to, co siedzisz. No dwóch silnych i... Przecież my ich tutaj nie karmimy, to no jak właśnie. Ma być ciężki. A ty nie masz gdzieś warty przypadkiem? No tutaj normalnie stałem. No to idź na... Cholera, może dziedziniec. Widzowie, prawie nas wykryli. Cholera, prawie nas wykryli. Ja nie mogę. Spokojnie. My zostawiliśmy tak śmigowiec, Mariusz? No z Majki przecież tam był. No tak, siedzi. Ale opalony ciągle. No, wyłączony siedzi, jest. No. Włączony jest, o czym ty mówisz. Nie wiem, co w tych szeregach. Dobra, Majki, zmniejszcie. Wstawaj. To. Lecimy. Gdzie lecimy? Do Los Santos. Dobra. Pakuję to. Mam nadzieję, że wiesz, co z tym zrobić. No oczywiście, że wiem. Co, wyrzucić to, czy im to zawieść? Chyba muszę zawieść. Musisz zawieść. Dobra, poradzimy sobie. Dzięki wielkie za wszystko. Powodzenia. Trzymajcie się. Trzymaj się. Cześć. Dobra, widzowie, jeszcze musimy to w Los Santos zostawić. Działamy. Dobra, siedzi. No, odlatujemy. Dobra. Lecimy, panowie. Wieża kontroli lotów Alcatraz to Eagle One. Odlatujemy. Eagle One up. Dobra, panowie, gotowi? Gotowi. Tu lecimy. Dobra, widzicie ich tam na dole? Widzę coś czarnego. Słuchaj ich pojazd, wiecie? Będziemy ich śledzić. A po co? Żeby szczęśliwie dotarli do celu. No dobra. Mamy kontakt. Prawie sobie będziemy śledzić Franklina. Żeby bezpiecznie dotarł do celu i bezpiecznie sobie wrócił do domu. Otwieraj klepę. Okej, już chwilkę. Dobra, tutaj są cały czas pod nami, jak widzisz. Widzę, czemu ich w miejscu stoją? Nie, może jakąś przerwę zrobili. A może się zmęczyli. Tylko żeby ich nie złapali nikt. No kto ma ich złapać? No nie wiem, no bo tak stoją podejrzanie. Nas chyba stąd nie widać, co? No nie wiem, bo jesteśmy wysoko. Radary myślisz, że nas złapują? Nie wiem, nie znam się na radarach. Zobaczcie, widzowie, ja jakie tutaj są widoki z tego śmigłowca. Morse, siedzisz na tym działku? No, mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. W ostateczności strzelaj. No dobra. Tylko trafiaj. Co za śmigłowce pod nami? Jakie śmigłowce? Śmigłowiec, przyjaciół, widzisz? Co to jest? Widzowie, co za śmigłowce lecą? Sprawdź te radarze, dobra, czy to nie policyjne. Taka policja. Te kolejne są na nim. Ile ich? Jezu, Mariusz. Ile ich jest? Nad nim byli, widzieliście? Mariusz, to są takie chyba wojskowe albo policyjne. Takich nasze chyba. Dobra, teraz oczy do głowy, pamiętajcie. Bronimy ich za wszelką cenę. Co jeżeli coś poszło niezgodnie z planem? Ja nie mogę, zginiemy tu wszyscy już. Odjeżdżają. Dobra, odjeżdżają, czyli się skapnęli. Dobra, są pod nami. Tylko tu jest jakieś przejście graniczne. Gdzie? No pod nami. A żeby ich nie zatrzymali tylko? Muszą ich zatrzymać, no starpaki mają ciężarówkę. Cholera. A widzę sześć podjazdów, widzę na dole. Pojazdów? Sześć. A ty masz tam jakąś żyroskop? Mam tutaj taką lunetę. Dobra, jak coś to dawaj mi znaka informacje. Dobra, zatrzymali się. Sprawdzałem ich? Chyba ich sprawdzają, cholera. Cholera, widzowie, oby to nie był ten koniec. Wycofują, Mariusz. Po co? No nie wiem, zobacz. Patrzcie, widzowie, co nie wycofują? Strzelają! Kurde, chyba ich wygryli! Strzelają! Omijają ich! Zobacz! Przejechali! Mają pościg! No zobaczcie, co tam się dzieje! Dawajcie mi znaka cały czas! Gonią go! Uciekają chyba! Cztery pojazdy go gonią i jeden pojechał do przodu! A zrzucił go! Wysadził go! Wybuch! Ludzie, co to za akcja! Ale to było mocne! Przeciwko mojej blokadę! Drogę im blokują chyba. A stary, co oni zblokują, ty, jak jedzie taka ciężarówka, patrz. Mariusz. Co? Tu chyba nic nie zdziałamy, bo tunel będzie. Dobra. Jaki tunel? Ale patrz, ten tunel jest krótki. A jednak zdziałamy. O, zamknij mordę. Nie widać ich coś. Wyjadą? A może ich złapali? Wylądujmy. Zobaczymy. Stary, poczekajmy jeszcze chwilę. Nie, no za długo czekamy już.
zapali chyt nic. Jak nic nie zapali, to przesrane już. Ty, wyjechali. A gdzie oni jadą? Nie, musimy podnieść pułap, żeby nas nie wykryli. Blokadę mają, zgłosi mi, że blokadę mają. Oni przejadą tą blokadę. No co robią, patrz. Cholera. Morsk, gotowy jesteś? No, jeśli będzie trzeba zrobić, to będzie trzeba. Dobra. 8 radiowozów jedzie. Widzę, to nie wygląda za ciekawie, bo oni mogą ich złapać, patrz ile tam jest radiowozów. Tam z przodu są jeszcze 2 radiowozy, Mariusz. Widzę, spokojnie, oni dadzą radę. To są profesjonaliści. Na pewno? Stary, no jakby nie dali radę, to już by dawno ich złapali. O, chłopie. Cholera. Mariusz, co on zrobił? Spadli na dół. Jak on to przeżył? Właściwie to chyba opatrzone jest. Ciągle coś wybucha, jak oni mają, co oni za samochody mają? O nie wiem, co to, jakiś lipret po plastiku. Patrz, wyjechali. A patrzcie, ile zgubili jednostek ze sobą. Ale to dobry ruch zrobili. Została jakaś tylko ostatnia. Strzelają do nich. Jeszcze druga jedzie z tyłu. Wow! Dobra, w końcu jesteśmy już w San Andreas, nie? No, chyba nic tego już nie może się stać. Ale zmęczony jestem. To już jest nasza jurysdykcja, to już nie stanie. Jezu. Dobra, widzowie, udało się. No. Zawieźć ojca do dziupli. No dobra. O Jezu, jestem zaskoczony. Ty, co za pojazd po lewo? Jakiś samochód jedzie, ty. Co jest? Co to jest? Cholera, ja ląduję. Dobra, ląduj. Ląduj, ale tak, żeby nas nie widzieli. Dobra, widzę, wylądujemy gdzieś tutaj, musimy iść tam pomóc szybko Franklinowi. Mariusz, tylko dobrze wyląduj. Wiem. Dobra, chłopaki, ląduję. Mariusz, uważaj. Dobra, siedzimy. Wyłączam silniki. Wysadamy. Chłopaki, biegniemy tam szybko. pełne siły. Brać broń? Bierz broń. Raz, dwa. Dawajcie, chłopaki. Nie ma czasu. Widzowie, szybko musimy iść tam pomóc. Wie co, mogę go zabić. Gdzie on jest? Tutaj jest. Cicho, chłopaki, powoli. Halo, chłopaki! Franklin! Stawaj! Jankowski? Co jest? Zabieraj tych wszystkich swoich ziomali! Ja muszę szybko te trupy... Stary, nie ma czasu! Patrz, co tu się stało! Kogo ty odstrzeliłeś? Nie ma czasu! Musimy ich zabrać stąd! Tak, słod! Zabieraj ich! Raz, dwa! Anton! Szybko! Majki Mors, zawijajcie ich! Szybko! Do śmigłowca! Dobra, widzowie, my szybko zabijamy te trupy do śmigłowca. Co się stało? Tarkowski nam życie uratował. Uciekajmy stąd, szybko do dziupli, jesteśmy już niedaleko. Uciekajcie. Dobra, widzowie, szybko biegniemy z tymi trupami do śmigłowca i musimy ich gdzieś wywieźć. Dobra, pakujcie ich. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Nie ma czasu, nie ma co z nimi zrobić, musimy ich wyrzucić do morza. No dobra, a gdzie? Tutaj, nawet tutaj. No dobra. No Jezu, a to nie jest za blisko miasta? Słuchajcie, kto ich tu znajdzie, to po pierwsze, a po drugie musimy coś z tym zrobić, bo zobaczyć co tam się stało. Mogą nas za to wywalić, a nawet pójść do więzienia możemy. Pójdziemy siedzieć za korupcję, nie dobra. Ma szans, czy nie. Chłopaki, wyrzucajcie. Dobra. Dobra, jeden poleciał. Reszta poleciała. Wracamy do Los Santos. Musimy zająć się tym ciałem. Słuchajcie widzowie, to co się dzisiaj podziało to naprawdę masakra. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę w górę. No i oczywiście wpadajcie do kolucha, żeby zobaczyć całość tej akcji, co tam wyglądało. Ale większość z was pewnie jest od niego, także widzieliście już pewnie tą akcję. A pamiętajcie także, że dobijamy 100 tysięcy do wakacji, także byłoby mi bardzo miło na serduszku, gdybyście zostawili tam subskrypcję z dzwoneczkiem. A się już z wami żegnam widzowie, siemano, cześć.